Ktoś postawił mi pytanie, jaki miałem kontakt z ludźmi w Teksasie. Może trochę to wygląda na taki jakby przypadek, ale nie przypadek. Mój proboszcz właściwie miał taką tendencję, by młodych ludzi, to był już okres po II wojnie światowej, wtajemniczać w przeszłość. I przy modlitwie tak zwanej wiernych byli wyliczani proboszczowie za ostatnie stulecie. I mówił, to 100 lat, to były lata 50. To już nie wszyscy ludzie od nas, z tej miejscowości, Bodzanowice w powiecie oleskim. Bo niektórzy wyjechali do Ameryki, do Teksasu. I to mnie uderzyło jako wtedy człowieka, który skończył szkołę podstawową. I potem przyszła taka ciekawa okazja, że spotkałem się z księdzem Franciszkiem Kurzejem. Mieliśmy pewien temat do omówienia i on mówi, dotyczyło to również takiego ośrodka dla niepełnosprawnych, mówi to przyjedź. I wtedy razem z dyrektorem naszego ośrodka dla niepełnosprawnych pojechaliśmy tam na zaproszenie, na taki szczególny mały jubileusz, bo mianowicie istnienia tak zwanego Stowarzyszenia Kapłanów polskiego pochodzenia, a więc chodziło o źródło tych wszystkich, którzy tam pracują w Ameryce, a mają pochodzenie z różnych stron Polski. I wtedy brałem udział właśnie na tym spotkaniu. To był koniec kwietnia, początek maja 2000 roku. Jubileuszowy czas. Pojechałem z wielkim zainteresowaniem. Ale o co chodziło? Podziwiać różne strony życia amerykańskiego. Może mnie to tak nie uderzało, choć byłem pierwszy raz poza oceanem. Chciałem usłyszeć to, skądinąd się dowiedziałem, że z naszego terenu, powiedzmy i opolszczyzny, ze Śląska wielu wybyło. W końcu się dowiedziałem o tym, kiedy wyjechali, a więc to już około 150 lat temu. I moim jakimś takim zainteresowaniem było, co oni tam pozostawili. Co oni by nam mogli dzisiaj powiedzieć. Co zostawili, jakie ślady. I dlatego patrzałem głównie na te spotkania z tymi ludźmi w poszczególnych miejscach. Zawsze się to wszystko obracało wokół kościoła, wokół parafii, wokół cmentarzy. Nie tylko, ale przysłuchując się tym starszym ludziom, użyję tego słowa, tej tak zwanej gotce śląskiej, temu językowi czy gwarze, jak kto chce, myślę sobie, to jest tak mi bliskie. Po prostu dla mnie, człowieka z tej ziemi, wielkie zaskoczenie, że gdy tam byłem, po tylu latach, my mogliśmy ze sobą spokojnie rozmawiać. Brałem udział w różnych uroczystościach, na przykład First City. Przewodniczyłem uroczystości pierwszej komunii. Prosili o zdjęcia. W pewnym momencie stoi rodzina, wysoki człowiek w ubraniu szeryfa, jak trochę przestraszony, a on do mnie mówi, dyć się nie bójcie, ja też ze Śląska i możemy se pogadać. To było dla mnie zaskoczenie, nie? Śpiew w kościele, dzieci ubrane w strojach tych, które mi są bliskie. Co więcej, na przykład co mnie uderzyło, zwyczaje tu z naszej ziemi. Był tak zwany porządkowy służby liturgicznej, co do dzisiejszego dnia jako chłopak doskonale pamiętam. Ubrany człowiek świecki w piękny mundur z taką buławą, w kościele była po prostu cisza.
I tam for city, jakby ten pan sam z mojej wioski chodzi, pilnuje porządku. Co więcej, nie na tace składali ludzie ofiary, tylko do takiego woreczka z dzwonkiem, z tym, powiedzmy, drzewcem długim, aż mi się chciało śmiać od ołtarza. Tyle lat u nas to już nie istnieje tam dalej. Wywieźli to po prostu stąd, te pieśń śpiewane. Ale to wiele takich śladów było. Myślę sobie, mówimy często, stopy pozostawili tam, z tej ziemi tam. Dlatego powiedzmy, nazwiska dla mnie też były bardzo typowe. Jeśli idę na cmentarz w Yorktown, niedaleko tego kościoła, to są warzechy, to są kurzekwy, to są olejniki, to są wieczorkowie, są respondki, typowe nazwiska tej ziemi. Ja sobie zdjęcia robiłem, bo co więcej, oni są związani. Powiedzmy, jest pomnik Tomasz Olejnik, Małgorzata Wieczorek, miejsca narodzenia mojej miejscowości, ale co więcej, za nimi są pochowane dzieci, pochowane wnuki i te nazwiska dalej się powtarzają. Można było zauważyć 7 dzieci, a więc nazwiska jedno i drugie, a więc to są te ślady, które tam, powiedzmy, pozostały. Czy kościół właśnie w Yorktown, kościół, rozglądam się po całym kościele, witraże wspaniałe Piotra i Pawła, witraż świętego Jacka, świętego Stanisława, świętej Jadwigi, Bronisława, Czesława, Barbary, Floriana. Jakbym był tu na Śląsku, w tych na naszych ziemiach. To było dla mnie wielkie przeżycie, bo mogłem sobie powiedzieć, popatrzcie, tyle lat minęło, a ci ludzie tam posadzili, może to w cudzysłów bym ujął, nie tylko to, co przynieśli w kulturze, w rozmaitych tradycjach, ale co ich włączyło, to przede wszystkim wiara. Kościół, to było centrum. Ja może dodam takie spotkanie, takie zdarzenie. Poprosili mnie tam ludzie, bym przyszedł odprawić obok, tam Yorktown, do kościoła niemieckiego mszę świętą. Ale zaznaczyli w języku angielskim. Ja mówię, to nie ma sensu, no bo nikt już nie rozumie. Ale jeden zaznaczył, że owszem, jeszcze śpiewają, ale zupełnie tego nie rozumieją, to co śpiewa się na Śląsku. Ciebie, Boże, wielbimy. Große Gott, wir loben dich. Ale nic więcej. Ja powiedziałem, nie, nie zgodziłem się na to, no bo nie będę kaleczył języka angielskiego, pasywnie go znam, ale nie, by publicznie występować. I postawiłem wtedy pytanie, jak to się stało, że zgubili niejako ten swój język, swoje tradycje. I wtedy padło zdanie, tak, bo ci tam w Yorktown, którzy wybudowali sobie po tym osobny kościół, mieli zawsze kapłanów ze Śląska i Polski. I dlatego prosili, żeby dalej przyjeżdżali, bo to pomaga w utrwaleniu i całej tradycji i tego wszystkiego, co wiąże się z pobytem tam u nich. Mi się wydaje, to był bardzo ważny moment, prawda, że do dzisiejszego dnia wielkie zasługi pod tym względem ma arcybiskup Nosol, który właśnie przesyłał tam kapłanów do dzisiejszego dnia, którzy tam pracują, by w jakimś sensie, można powiedzieć, utrzymywać te piękne tradycje, które wywieźli tu ze Śląska czy z innych stron pod tym względem Polski. To było takie to moje wielkie pod tym względem zdarzenie pierwsze. Potem byłem drugi raz zaproszony w 2004 roku, kiedy obchodzono jubileusz 150-lecia tej emigracji właśnie tam, tutaj ze Śląska do Teksasu. No to były główne uroczystości powiązane z, można powiedzieć, z trzema grupami, bo to była grupa tu
Ślązaków do Teksasu. To była druga grupa Ślązaków w Teksasie, ale równocześnie była jeszcze trzecia grupa Ślązaków z Niemiec. Ale wszystko to w tym jednym języku, powiedzmy polskim, czy gwarze śląskiej, jakoś ze sobą się zbratało. Przedstawiciele Radia Katowice na czele z panią senator, panią Pańczyk, prawda, zespół Silesia z miejscowości Łubniany. I to stworzyło niesamowitą atmosferę. Nie bardzo chciałem jechać wtedy, ale takie uzasadnienie otrzymałem wtedy od biskupa Janty, że jednak powinienem przyjechać. I to przeważyło. Dlaczego? Bo pochodzi też jego rodzina, korzenie, ziemia oleska. To przemawiało, bo to Zębowice, powiat Olesno. Także później też był biskup Janta tu u nas w Gliwicach, kiedyś na takim spotkaniu. No więc brałem udział w tej uroczystościach, tego jubileuszu wielkiego. I to było wielkie, radosne spotkanie. Kilku biskupów było. Przyjechali ludzie z różnych stron Ameryki tam właśnie na ten jubileusz Teksasu. Ślązacy przywieźli w darze dla kościoła w Pannie Marii, przywieźli piękny dzwon, co jest jakimś wyrazem tego wspólnego głosu tam Teksasu i tutaj z tej ziemi, powiedzmy jako ten materialny niejako dźwięk, ale coś o tym świadczy. Gdy zwiedzałem centrum w San Antonio, wielkie muzeum, dzień nie wystarczy, żeby przypatrzeć się, co Ślązacy przywieźli tam ze sobą. Narzędzia rolnicze, bo chcieli pracować, bo tam ziemi mogli otrzymać, ile się podobało. I to jest tam, ale co więcej, tam się dowiedziałem, że właśnie w samym San Antonio jest 24 narodowości i potrafią wszyscy ze sobą w zgodzie żyć, współpracują, niezależnie skąd przybyli. Tam są Słowacy, tam są Czesi, tam są Węgrzy. Wiadomo, połowa XIX wieku bieda posyłała ich po prostu na teren Ameryki. I pozostawiają tam po dzień dzisiejszy ślady, które my odczytujemy. Ludzie tej ziemi powinni po prostu o tym pamiętać, jak kulturę gdzie indziej przekazywać, tradycje przekazywać, ale nie wolno jej też gubić tu na naszym terenie. By człowiek dzisiejszy, gdy spogląda na to, co oni czynili dla tego języka, czy gwary śląskiej, czy języka polskiego, to może powiedzieć, to jest wielki wkład nasz tam, a to jest równocześnie petycja, jak gdyby pielęgnujcie dalej tych pięknych tradycji, mocno związanych z Kościołem i z wiarą.